Do you wish to remain in the dark about information that will undoubtedly disturb you? Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mario Kobragie i zapraszam do kolejnego materiału z gry The Evil Within, a mianowicie materiał z drugiego dodatku do tej owej gry, drugiego z trzech, ale ostatniego, fabularnego, czyli The Consequence. Słuchajcie, co miałem powiedzieć. To jest oczywiście, zaczynam wyjątkowo dzisiaj materiał na live'ie, bo ostatnie materiały były prywatnie nagrywane. Dzisiaj ciśniemy sobie na live'ie i to jest prywatnie ostatni live z tej gry, tylko nie wiem jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o podział odcinków, bo wiecie, live może trwać 2-3 godziny, nie wiem jak to wyjdzie. Ogólnie ten dodatek jest trochę cięższy niż pierwszy The Assignment. Tutaj jest finałowa walka z bossem, dosyć problematyczna, także nie wiem jak nam to pójdzie. I oczywiście gramy na najcięższe poziomie trudności, dwa są tak naprawdę do wyboru. Tylko ten cięższy, czyli Kuroyami, na którym gramy, czyli Kuroyami Mode, jest możliwy dopiero wtedy, kiedy odblokujemy sobie pierwsze przejście gry, znaczy jak przejdziemy sobie gierkę na tym przetrwaniu. Dobra, myślę, że nie mam nic więcej do dodania, także jedziemy. Dobrze pamiętacie, że w poprzednim odcinku namierzyliśmy Leslie'ego, ale już było widać, że Ruvik, czyli duch systemu STEM, a jednocześnie jego pomysłodawca, próbuje opętać Leslie'ego i wydostać się z piekielnego systemu STEM. Wiadomo, że Mobius wykorzystał Ruvika i zabił go, a mózg podłączył do systemu STEM. Ja sobie wyłączę światło, żeby było bardziej klimatycznie. Oczywiście Kuroyami Mode, czyli ten cięższy poziom trudności, polega na tym, że jest cholernie ciemno, widzicie tutaj przykład. I jedyne co widać, a raczej jedyne co nam pomaga w tej grze, żeby nie było już totalnie ciemno, to nasza latarencja. No i próbujemy powstrzymać raz Ruvika, żeby się nie dostał ze STEM, ale tak, przerwałem sobie myśl, że Mobius załatwił tego Ruvika, mordując go, a jego mózg podłączając do STEMu jako główną baterię tego piekielnego systemiku. I chcieli go totalnie, wiecie, wykorzystać, ale Ruvik się tak 100% nie dał. Dramatycznie wygląda jakość streamu, powiem wam. To jeszcze nagranie, to jeszcze przejdzie. Ale stream wygląda chusteczkowo. Przez to, że jest słaba pogoda u mnie przynajmniej. Dobra, może to się jakoś jeszcze poprawi. Przepływność mam dramatyczną. Teraz musimy pokonać Ruvika, słuchajcie, a dwa, musimy uciekać od STEMu, znaczy od Mobiusa, bo Mobius też chce przejąć Ruvika tak naprawdę. I tym samym zawładnąć w 100% systemem STEM i tym całym sztucznym światem, który jest tworzony przez ten nowy piekielny system. Dobra, mam nadzieję, że ten streamek się jakoś rozkręci, a my będziemy kontynuować grę dalej. Ja nie wiem w ogóle skąd przyszedłem. Ciemno jest jak... Jak tu się w ogóle odpalało latarkę? Żeby ona cały czas świeciła. Dobra, F to ja wiem, że jest obcas. Oczywiście dawno nie grałem i to widać. Sterowanie. Przypisanie klawiszy. Kopnięcie to ja wiem. Skadanie się. Sprint, przeładowanie, chodzenie z kodowym. Odpalenie latarki. Włącz, a latarka jest kół, dobra. Okej, dobra, już jest lepiej. Bo tak to jakbym przybliżał tą latarką, a tak to ona była wyłączona, to jest w ogóle nie ma sensu i racji bytu. Skąd ja przyszedłem? Dobra, tu jest checkpoint, tak? Ja mam chyba iść tutaj, co? Zaraz się przekonamy. Też żeby nie pominął żadnej notatki ani nic. Chcę jednak wam wszystko tutaj pokazać z tej gry. Tak, to tutaj mamy checkpoint.
Aha, zaczyna się. Kompletnie nic nie widać przez ten filtr związany z poziomem trudności. Ale słyszę Rovika. Oh shit. He's too far gone. I've gotta stop him. Nic nie widziałem, ale dobra. Super, sorry, że to tak wygląda, ale co ja poradzę, że poziom trudności jest taki, że nic nie widać na tych cutscenkach, nie? Totalnie, mogliby chociaż ten filtr zdjąć z cutscenek, ale nie, jak już ciemno, to całą parą, nie? Dobra, mamy problemy. Oczywiście noszę spluwę, ale nie mam amunicji, nie? Czekajcie. O, zero, nie? No, także nic nie zrobimy, musimy jakoś toporka użyć tam. Ogólnie jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale powróciliśmy do szpitala psychiatrycznego. Latarnia, widzicie, to było wejście. Tym wejściem wkroczyliśmy do podstawki w pierwszych minutach gry. Taki smaczek. Smaczek, przepraszam. No ma ten, tam hołotę muszę jakoś... Jak mnie tu zobaczy, to będzie ciepło. Oho, już mnie ktoś czaił. Oho. Ja w ogóle nie wiem, gdzie oni są, nie? Dobra, wiem, że ten łazi, ale on chyba nie jest sam. Widzę, że tam po prawej stronie może się schować. Tam widzę, że tych toporków tu nastrali dużo. Także wątpię, żeby był tylko jeden przeciwnik, jak jest tyle asortymentu niszczycielskiego. Tylko boję się, że tego, którego tutaj widzę, to on nie jest tylko moim głównym problemem na tej arenie walki z przeciwnikami. Walki. Jest Assassin's Creed to taki ubogi, że aż mu słoma z kapci wychodzi. Dobra. Poczekam, aż tam przejdzie. Tam nie wiem w ogóle, co się dzieje. Jest za ciemno. Dobra, ryzyk fizyk, jakby co to tam się ukryje. A jakbym sobie tu przeszedł, jak to sprawa wygląda? To jest tylko miejsce, żeby się ukryć, czy jest jeszcze jakaś droga? Tylko miejsce, żeby się ukryć, jeżeli nas namierzą. Dobra, tylko ten frajer, czy on tutaj widzi, czy w ogóle on ma zasięg widzenia tutaj, jak on się będzie wracał w tym miejscu, gdzie my teraz jesteśmy, a widzę go, no ma zasięg i to dosyć sporawy. Muszę któryś toporek ogarnąć, albo chociaż jakąś buterasę tam wziąć, bo widzę, że też jest do odwracania uwagi. No i drzesz, dobra. Tam są kolejni. Dobra, ja się wycofuję. Chyba wiecie co, poczekam, aż on sobie tam pójdzie. Znaczy jak on przyjdzie i będzie się wracał w tamtą stronę, to ja mu wtedy wbiję sikirkę. Ale wolałbym nie zejść z osłony. I tam po prawej stronie też jest któryś. On tu teoretycznie nie powinien mnie zauważyć, ale wiesz jak nie wiesz. Kurczę, bo czasami ja tak idę strzałką w prawo lub w lewo, mi się postać odkleja od ściany, wtedy to może być duży problem. O, tam widziałem gnoja. Dobra, może się nie będziemy... Nic nie widzę, nie? Dobra, poszedł sobie. Powinien go załatwić. Mam nadzieję, że tamten po prawo mi nie zauważy. Dobra, wycofuję się. Dobra, jak sprawa wygląda tam. Chyba więcej niż tych dwóch tutaj przeciwników nie ma, ale... Nie jestem tego za bardzo pewien. Te toporki to też dali tak daleko. On dali trzeba było jeszcze poza grę ustawić. Kurczę, nie wiem.
Dobra, widzę tego frajera. To schowamy się tutaj, pod osłoną. Tam też widzę, jest miejsce, żeby się schować. Jest butelka, ale mi ta butelka chyba nie jest tu potrzebna. Bardziej, o właśnie, bardziej bym wolał ten toporek, który jest po prawej. Tylko też nie wiem, jak on tutaj chodzi. A ten frajer, tak to bym sobie od razu... Aha, jak on będzie tu kółka robił, to ja mam przesrane. Dobra, to lepiej iść tutaj od tej strony. Musimy czekać, bo ja nie wiem, jak on będzie chodził. Nie wiem, tutaj też jest ta... Tutaj to biurko tak ustawione pod rogu, za rogu i nie wiem, czy on mnie czasami tutaj nie zauważy. Dobra. Odkleja się. Wie co, nie będę szedł dalej. Poczekam jednak, jak on się tutaj wróci. Kurczę, tam jest jeszcze trzeci. Myślałem, że jest tylko dwóch. Dobra, to poczekamy sobie najwyżej. Aż on będzie się wracał. O Jezu, oni tu też mają taką prędkość! Byłem szczerze, jak moja kierowniczka, system myślenia, nie? Była oczywiście kierowniczka. Tak, czasami mamy takie dźwięki, jakby cię, już by cię miał, nie? On się zauważył. Tylko próbuję ustalić, próbuję wymyśleć, co on ci zrobi, nie? Jak cię dorwie. Dobra, spróbuję go teraz załatwić. Gorzej mu tam widzę, że skręca chyba, nie? Dobra, mam go. Pięknie, wycofujemy się. Bo nie wiem, jak sytuacja wygląda z tamtym tam dalej. Ziomalem. Dobra, buteleczkę to ja sobie na pewno wezmę. Ona będzie pod trójeczką. Jeszcze mam jeden slot wolny, jakby co. Dobra, teporek jest tam, ale ja nie wiem w ogóle, jak tamten chodzi. W ogóle go nie widzę, nie widać, tylko słychać przez ten cholerny filtr. Dobra, coś tam widzę. Na tego trupa wszedłem, tak naprawdę mu było mnie widać za tej osłony. Dobra, idziemy po ten toporek, nie ma opcji. Dobra, on chodzi tu. Dobra, to będzie trzeci i chyba ostatni wróg na tej, na tym, w tym miejscu. Także na spokojnie poczekajmy, jaką ma linię tutaj chodzenia. Chyba żebym go od tamtej strony wziął. Też nie jest głupi pomysł. Może jest trochę ryzyko. No poczekam chwilę. Dobra, mam go. Dobra, ładnie część załatwiliśmy. Dobra, myślę, że już żadnego tutaj nie będzie, także możemy sobie stać z przyczajki i się troszkę rozejrzeć tutaj po terenie. Czy coś tutaj mogę znaleźć? Jeszcze sprawdzę wszystkie te przejścia, czy może tam gdzieś nie ma tutaj nic ukrytego, jakiegoś sekretu. Może jakiejś ukrytej ścieżki dźwiękowej czy coś. Zawsze twórcy Bethesdy lubią sobie właśnie takie rzeczy chować w takich miejscach. A teoretycznie widzę, że tu nic nie ma. To chyba będziemy musieli iść w to miejsce, ale to jeszcze zaraz. Najpierw się troszkę tutaj jeszcze rozejrzę. No tak, tutaj wróciłem, znaczy tutaj przyszedłem. No, tam po boku już chodziłem, także raczej chyba nic nie powinienem znaleźć. Tu ścielają się trupy.
No impreza na wypasie, nie ma to jak sobotni wieczór, nie? Po alkoholu chłopaki już. Impreza się już skończyła zanim się zaczęła. Ha! Bo tam chyba byłem w tamtym miejscu, nie? Także raczej nie będziemy sprawdzać. Chyba, że... No tam nic ukrytego nie ma, jeszcze tam zobaczę może. A nie, tam też chodziłem już wcześniej. Tutaj drzwi zamknięte. Tutaj jeszcze zobaczymy, czy coś jest. Ale raczej wątpię. No, tego się spodziewałem. Dobra, raczej już tutaj nic nie znajdę. Wszystko sprawdziłem w miarę dokładnie. Także udajmy się tam, gdzie powinniśmy zmierzać. Okej, troszkę rozstaw pomieszczeń jest trochę inny. Z podstawki to szliśmy tam, do kamer ochrony. I tym razem też tak musimy zrobić. Jeszcze tutaj zobaczę, czy czegoś tu pominąłem. Ten obraz tak z Bloodborne'a, nie? Dobra, raczej tu nic nie będzie. Że przejdźmy sobie tutaj. A, spacja. Naduszamy. Wow! Gnojek wstał. Dobra, udało się zamknąć. Answer our questions. What are you afraid of? What could haunt you so? What could you need that only we could be the ones to fill it? Was your waste of life something you wish to return to? Are you not grateful for what we've done for you? We let you into our circle. We gave you a new life. Why will you turn your back on us? Why will you not stand with us? Mobius. No widzę, że chłopaka ładnie ciśnie. Popęd alkoholowy przy sobocie. Oczywiście próbują uczucia wzbudzić Kit, ale Kit dobrze wie, że oni wszystkich chcą wykorzystać dla własnych celów. Nikt inny dla nich nie ma znaczenia. Także jak cię tu kurna uciszyć? A ja wiem jak cię tu uciszyć. Spacja, szmato. Tak jest. Ciekawe. Tam będziemy się musieli udać. No tu jest końcóweczka gry, słuchajcie. Pamiętam tą lokację, jak jeszcze pierwszy raz ogrywałem ten dodatek. Tylko tutaj się dowiemy kilku ciekawych rzeczy fabularnych. I już tak nie bardzo pamiętam. Muszę się też dokładnie rozglądać, bo tutaj też trochę znajdziek było. Ale zmierzamy już do końca gry. Moi drodzy. Wow. Nagle muzyczka zrobiła się głośniejsza. Koło lodówek z trupami to nie lubię za bardzo chodzić. The patients are dying when connected to the machine? What are you implying, Jimenez? After what you did to him. Now, all of this is just conjecture, but it's as if Ruben's consciousness remains trapped inside STEM, and is attacking anyone attempting to enter. This is inexcusable. We need to get around this. We can't have come all this way for nothing. Ruvik. He was in STEM all along. Well, właśnie. He's not gonna get me. STEM podjął jeden krok za daleko, podłączając
tego, podłączając Rubika pod STEM, mordując go jednocześnie, podłączając go wbrew jego woli, a wiadomo było, że to jest totalny szaleniec, morderca. No i tym samym on chciał się zemścić i mordował wszystkich, którzy później podłączał Mobius pod ten STEM. Mobius wiadomo, wiecie jak polega mechanika z systemu STEM. Każdy, kto podłącza się pod tą tajemniczą maszynę, tworzy nowy, lepszy świat poprzez swoje wspomnienia, które zabiera razem ze sobą do STEMu. Ale Rubik właśnie, chcąc zemścić się na Mobiusie, wszystkich mordował, wszystkich, którą świadomość zostawiali w tym systemie, którzy chcieli stworzyć świat, powiększyć ten świat tworzony przez tą maszynę, to Rubik niszczył swoimi piekielnymi skłonnościami, fantazjami, jego piekielnymi koszmarami, które nabierały po prostu realizmu każde poprzez podłączenie jego mózgu podstępnie. Dlatego Sebastian Castellanos przeżył taką piekło, bo on mścił się na nim, na każdym praktycznie, ale Sebastianowi jakoś udało się uciec. Wszyscy przeżywamy koszmar z temu, tylko tak naprawdę nasza bohaterka bardziej musi się zmagać z Mobiusem, bo ona najpierw pracowała dla nich, nie? A Mobius też teraz ma duży wpływ w system, bo też widzicie, podłączyli jednego ze swoich głównych przedstawicieli, który też tu łazi w systemie. To był właśnie ten gość, który rozmawiał z Jim Edesem, tym doktorkiem, który współpracował tak naprawdę z Rubikiem. Ja mam nacisnąć windę. Wiecie co, rozejrzyjmy się jeszcze tak na szybko, żebym nic nie pominął. No i czyli chcieli się pozbyć Rubika. Najpierw go podłączają, mordują, odcinają mu mózg, a później... Ops! Mamy problem. No to się zawsze tak się działo. Chyba, że w spluwie nie mam w ogóle amunicji. To bym się czuł troszkę pewniej. Leslie was not always like this. He became catatonic after a traumatic experience as a child. His family was murdered in front of him. The data would suggest that brainwave synchronization with Ruben correlates to specific trauma. In this case, Ruben's own loss of family. This will not do. We need something else at the core. Something more acceptable to a whole range of people. Dokładnie. Leslie to był pacjent szpitala psychiatrycznego. Wiadomo, że szpital psychiatryczny Latarnia działał pod skrzydłami, tajnymi skrzydłami Mobiusa i szukali pacjentów, którzy mogli wykorzystywać bezkarnie do prowadzenia swoich niewdzięcznych eksperymentów. I Rubik był właśnie takim diamentem, osobą, która jest idealna pod ten STEM, ale pierwszym o tym dowiedział się najpierw Rubik. Później dopiero Jim Edes, a razem z nim Mobius, bo Jim Edes najpierw pracował dla Mobiusa i on też się przejechał na tej organizacji. Też go podłączyli. Choć bardziej chyba, wiecie, on sam działał na własną rękę i to go zgubiło. Bo stworzył też własny system. Dobra, tutaj chyba nic nie znajdę. Czy coś znajdę? Zobaczmy. Nie, tutaj już nic więcej widzę, nie ma. A tą windą przejechaliśmy. Tutaj żadnych dokumentów, nic, to już sprawdziłem. Do komputera też raczej nic nie będziemy mogli wziąć z nic, ani nic sprawdzić w komputerze, że musimy iść tutaj. Albo nie. What the fuck? To gdzie mam iść? Chyba, że widzę, mam dalej przejechać. Nie, winda teoretycznie też nie jest obsługiwalna. No właśnie, to jest ten problem, że tutaj też nie, mało co widać tak naprawdę. Nie jest ograniczony nasz, wiecie, teren działania. No i teoretycznie tutaj się powinno dać... No właśnie, jednak.
nie przejdę. Dobra, mamy kolejne nagranie. They grow impatient with our progress and demand briefings on the development process. At first stressing the results, but now they work off a timeline based on their needs. Typowa biurokracja, tak, dokładnie. I've been pushing Ruben, but he's retreated further, doing his research at home and refusing to come to the lab unless it's directly working on our STEM prototype. I'm feeling uneasy, and no doubt Mobius is looking on us with question. Właśnie, oni sami tak naprawdę spisali się na zagładę. Raz, że podpisali współpracę z Mobiusem razem, jeden z drugim. Później chcieli współpracować i później wszyscy chcieli robić badania na własną rękę. Mobius do tego nie dopuścił. Jeden i drugi zapłacił bolesną karę, ale tak naprawdę widzicie na przykładzie Kidman, czyli naszej bohaterki, że czy by współpracowali z Mobiusem, czy by nie współpracowali, i tak by ich załatwili. Bo ta firma, tylko tak naprawdę ta korporacja, tajna organizacja, liczy się najbardziej. I projekt, nikt inny. Wszyscy inni zostali spisani na stratego. O, mamy sekret. Cóż to za sekret jest? Nie odkryłem go już za pierwszym razem. Za pierwszym przejściem, bo jak za pierwszym przejściem odkryję jakiś sekret, to on już nie jest, nie pojawia się w drugim, trzecim czy czwartym przejściu gry, nie? Zdobywasz przedmiot, odblokowujesz nowy model. Możesz go wyświetlić w przeglądarce modeli menu tytułowym The Consequence. Ok. Fajnie. Podoba mi się ten stół. Mam przejść tutaj, tak? A tak, tylko tutaj nic nie widzę. Jest ta wanna, która jest tak teoretycznie właśnie miejscem, gdzie się podłącza pacjentów do STEM-u. Tak, z grubsza to wszystko wygląda. A nic poza tym tu nie widzę. Żadnego sekretu czy coś. No, raczej tutaj nic nie znajdziemy. Spodziewałem się jakiegoś sekretu, ale nie tym razem. Not this time. A, tutaj coś jest. Poczekajcie chwilę. Kasperski mnie atakuje. Someone rational inside STEM. Potentially that person could neutralize Ruben. I mean, Ruvik, with my knowledge of the system, I may be of some... Absolutely not. We can't afford you complicating this any further. We will prepare one of our own. Sending someone inexperienced, we can't even be sure they can come back. Then it will need to be someone... expendable. Na straty. Expendable. So that's how you see me. And I trusted you. Mówiłem wam. Oni tak z każdym postępują. Każdy dla nich jest spisany na straty. Jak to zabrzmiało, nie? To jest prawdziwa prawda. Nagle się jakaś mgła znowu wróżebna pojawiła tutaj. To mi coś przypomina. No jak nic mnie to coś przypomina. Więc właśnie ten dodatek drugi jest fajny, bo on też nawiązuje bardziej niż ten pierwszy do podstawki. Chyba już kojarzycie, jeżeli graliście w podstawkę The Evil Within. Dobra. Zgaduję, że poprzez tą mgłę, że mamy się udać tutaj. Fajna muzyczka jest ogólnie. Chyba mam się tutaj dostać. Tutaj mam coś chyba. Albo nie.
A słuchaj, jakieś plaskanie, mlaskanie. Musimy użyć latarki, żeby cokolwiek tutaj sobie rozświetlić, ale nie jestem tak naprawdę pewny, co tutaj trzeba ogarnąć. Chyba, że tutaj po prostu musimy coś. Bo tutaj nic nie ma. O, widzisz, tutaj trzeba coś. Na pewno. Tak jest. Kojarzę już to. Nagle miejsca zaczyna wyglądać bardziej jak Silent Hill, nie? To jest przerażające. O, właśnie. Raczej tutaj nic nie znajdę. Tutaj teraz muszę się udać. No właśnie. Wow. Where am I now? Aż się przypomina ten pierwszy. Ta podstawka. Ta pierwsza gierka, która była na moim kanale, The Evil Within. Tą piękną, klasyczną muzyczką. To były czasy, słuchajcie. Na najcięższym poziomie trudności Akumu. O matko, ja to wspominam jako koszmar, ale jak słyszę tą pioseneczkę, to aż po prostu chcę się przypomnieć te czasy tej serii. Uwielbiam ten motyw muzyczny, powiem wam. Tutaj lepiej słychać. Zajebiste. Uwielbiałem ten motyw muzyczny. Dobra, tutaj to tajemniczym trafem są jakieś beczuszki. Oczywiście z obcasa. Co nam innego zostało. Okej. O dziwo, nie zużywam staminy jak tak kopę. To jest dziwne. Dawaj, mamy sekret, o dziwo. Dobra, tak, tak i tak. Okej. Będę pamiętał. A tutaj są kolejne beczuszki. Widzę, że... Wow. Tu jest podnieś. Nie wiem, co teraz... A, toporek mam, dobra. Ej. Także co? Zbadaj. Kurczę, jak to było? A ja pierdykam. No nie pamiętam, ty. Dobra, jak się wychodzi C? Ja mam taką słabą pamięć. Nie no, muzyczka jest to zajebista, ten podkład. Super sprawa. Tutaj oczywiście gliniarze, którzy przyjechali na miejsce zbrodni. Pierwsze patrole. Z podstawki, kiedy miało miejsce pierwszy wybuch systemu STEM. Widzicie, jak skończyli. Oni zostali, z tego co pamiętam, zabici przez Rubika. Czy gdzie była ten? Gdzie była to podpowiedź o tym sekrecie? Tam. Muszę jeszcze raz spojrzeć. W ogóle nie pamiętam. Dobra, kwadrat, tak, tak i tak. Kwadraty tylko. Dobra, i wypełnienia. Kwadraty i wypełnienia. Czekajcie, gdzie ten safe był? Tutaj, tak? Czy nie? O nie! No, Sebastian tu był, próbował uciekać przed rzeźnikiem.
Piękne nawiązanie, słuchajcie. Do pierwszej części, do podstawki. Kurna, no nie pamiętam gdzie. Tak, wiecie, przez ten filtr ciemny, nie wiadomo gdzie co jest. Tutaj, dobra. Czyli tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak. Pięknie. Kolejny fragment listu. Ten list wam akurat czytałem. To był siódmy fragment. Już wam pokazuję, jakby to wyglądało, jeżeli byśmy jakbyśmy grę przechodzili pierwszy raz. O, fragment listu, gdzieś jeden pominąłem. Ciekawe. No tak czy siak, przeczytałem wam cały fragmencik. Także o to się nie musicie martwić. Bo to jest ten fragment listu. Także widzicie. Mimo tego, że tutaj nie zyskałem jakiegoś fragmentu, który i tak wam nic nie pokazuje, tylko dopiero jak w cały liścik złożycie, to całą informację wam pokazuje. Także to chociaż tyle. Nie pamiętam, gdzie mógłbym pominąć ten kolejny, tamten wcześniejszy fragment. To jest ogólnie dziwne. Jakim cudem ja to pominąłem. Zwłaszcza, że widzieliście, że przez całą serię praktycznie wszystko dokładnie sprawdzam. A tutaj nagle... Tego nie mogę rozwalić. Może to i lepiej. Jest klimacik. Dobra. Idziemy w takim razie tam, gdzie szedł Sebastian. Zobaczymy, co nas czeka tam dalej. Ale to, słuchajcie, dowiemy się już w następnym materiale. Ja to też muszę skończyć tego live'a z tego powodu, że tu mam strasznie słabą jakość. Także live'a automatycznie skończę i tutaj się akurat, tutaj w tym miejscu pożegnam. Zaraz zresetuję sobie live'a ustawienia, bo to dramatycznie wygląda... Dramatycznie tutaj wygląda podgląd. Także zobaczymy, mam nadzieję, że coś tam w opcjach zrobię, żeby było lepiej. Ale nagranie będzie ok, także zobaczymy, co nas czeka już w kolejnych materiałach, już ostatnich tak naprawdę materiałach z drugiego dodatku do gry The Evil Within. Maroku Bragie, gry na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!